Dzień dobry, mili. Urodziłem się nad Wisłą. A że w Warszawie to wiadomo. To widać, słychać i czuć. Widziałem nad wodą przeróżne cuda i nadal je widuję. I powiem wam tylko jedno. Ryby to już były. Dziś mogę pozwolić sobie na obiektywizm, bo nie muszę żyć z pasji, czego nigdy nie robiłem. I pewnie dlatego nadal to wędkarstwo jest dla mnie pasją. Pieniądze nie przesłaniają mi obrazu całości. Widzę rzeczy dobre, widzę rzeczy złe. Tych złych rzeczy jest oczywiście dużo więcej. Znam sporo osób, które odchodzą od łowienia, bo nie mogą już patrzeć na degradację i upadek moralności wędkarstwa. Uwierzcie mi, że kłusownictwo w latach 80. i 90. to jest ciężka amatorka w porównaniu z obecnym komercyjnym łowieniem ryb. Dla mnie byłoby czymś bardzo upokarzającym, gdybym pokazywał przynęty, na które nie łowię, i gdybym pokazywał sprzęt, na który również nie łowię. Jak również gdybym musiał się utrzymywać z pasji, to również byłoby dla mnie upokarzające. Tym bardziej, gdybym musiał postępować wbrew zasadom. Przez te lata spotkałem nad wodą bardzo dużo osób. Spotkałem różnych ludzi. Ludzi, którzy żyli z ryb. Ludzi, którzy wypuszczali ryby. Widziałem speców, których umiejętności przekraczały stukrotnie umiejętności obecnych mądrali. A przede wszystkim były ryby. Nie tylko sumy. Cała presja równomiernie rozkładała się po całym kraju. Mazurskie jeziora były pełne ryb. Nasze rzeki, nasze mazowieckie rzeki były pełne ryb. Nawet nasz Zalew Zegrzyński był pełen ryb. Dzisiaj już nawet nie mam nadziei, że dożyję tych normalnych czasów, które wtedy wydawały się nienormalne. Ale wiem, jak powinno wyglądać nad wodą i jaki powinien być rybostan. Te dzisiejsze autorytety to są jak troki od kaleso w porównaniu z takim Stefanem, z takim Maćkiem, czy nawet z Sylwkiem, czy nawet z Jurkiem. Każdy z nas miał inną filozofię, ale nikt, nigdy nikomu nie przeszkadza. W ostatnim filmie zaroiło się od patologicznych komentarzy. Sami wiecie, że sam lubię dać do pieca, ale jaka jest różnica? Zawsze uzasadniam. Zawsze uzasadniam swoje zdanie lub tezę. A patologia niestety nigdy nie uzasadnia. Niektórzy z tych, no nie nazwę ich patologami, ale z tej patoli, z tych prymitywów, myślą, że jak sobie wydziargają na przykład czarną wronę, czyli tak zwaną gapę, oczywiście patologia to nie ma pojęcia, co to jest gapa, no bo przecież oni to żyją tylko dniem dzisiejszym. Tak jak prymitywne plemiona. Jak myślą, że sobie wydziargają czarną gapę, to są nad ludźmi. Ja myślę, że prefiks pod przed ludźmi byłby idealnie pasujący właśnie do tej patoli. Na Facebooku rozpoczęła się dyskusja pod tą petycją, pod no właśnie tym tematem petycji. I niejaki Jan Wycior, ja słabo znam człowieka, bo ten człowiek jest w moich znajomych, a nawet ostatnio się ze mną skontaktował i zarzucił prymitywizm w ogóle tym metodom, kwokowi, kwoczeniu i trollowaniu. I ja się zapytałem Jana Wyciora, o co chodzi, dlaczego jest przeciwny. I odpowiedział mi krótko, bo to jest bardzo konkretny koleś. Bo te metody stosują ludzie prymitywni. I jak Jan Wycior
w tej dyskusji nazwał prymitywnymi, to ta cała ferajna dyskutująca obruchała się grupowo. I na wyciora huzia, na jazia, że gość nie ma pojęcia o łowieniu, że jest taki czy owaki, no jak typowa patologia. Ja zaraz wam przytoczę to, to trochę się pośmiejemy razem. No, zwracam się do ludzi inteligentnych. Każda z tych metod ma już swój czas świetności za sobą. A wyjątkową głupotą jest robić to samo cały czas i oczekiwać innych efektów. Jan Wycior napisał, że zawsze, jeżeli zwrócił uwagę kwokarzowi, który podpływał zbyt blisko do jego zestawów, zawsze spotykał się z wulgarnością, z obrażaniem, no z patologią. I taki właśnie Jan Wycior, tak samo jak ja, spotyka się właśnie z taką patologią, z takimi niecenzuralnymi odpowiedziami, wypowiedziami i z zerem merytoryki. I za chwilę przytoczę wam tą dyskusję. Dopuszcza się przetrzymywanie sumów w stanie żywym przy użyciu specjalistycznej smyczy. Za smycz uznaje się linię o przekroju od 8 do 11 mm, o całkowitej długości nie krótszej niż 10 m, zakończoną stałą pętlą zabezpieczoną gumową tuliną. Średnica pętli nie może być mniejsza niż 50 cm. Po co? No i tu jeden surrealista odpowiedział: nie rozumiem pytania. Przepraszam. Ale 95%. Ale 95% pacjentów w mazowieckim ośrodku w Tworkach odpowiedziałoby, znaczy zrozumiałoby, znaczy nie napisałoby: nie rozumiem pytania. No ja rozumiem, że to są tacy ludzie. Świeć Panie nad jego duszą, nad ich duszą, póki żyją, a jak padną, to też świeć Panie nad ich duszą. I Jan Wycior odpowiada, nie rozumiejąc samo pytania: surrealiście. Podobnie jak ja nie rozumiem większości argumentacji w tym postulacie, dla którego autor traktuje adresata, jakby nie miał pojęcia o wędkarstwie. Proszę odpowiedź, po co dopuszczać możliwość przetrzymywania na sznurku sumów? Jak długo można przetrzymywać? Dlaczego sznurek nazywany jest specjalistyczną smyczą? Można nazwać rzecz po imieniu, bo sznurek zakończony pętlą to nadal sznurek, a nie smycz, a już na pewno nie specjalistyczna. I surrealista odpowiada: Panie Janie, sznurek nazywany jest w naszych propozycjach, przepraszam, spróbuję na poważnie, specjalistyczną smyczą, dlatego by odróżnić na przykład sznurek do wieszania bielizny od sznurka do przetrzymywania sumów. Już, Piotrek, już. Zwykłe doprecyzowanie terminologii normalne w każdej dziedzinie. Na przykład każdy bagnet jest nożem, ale nie każdy. I teraz nie widzę, co pisze, mówię. Nóż jest, zgadza się, bagnetem. Więc na bagnet mówimy bagnet, a nie nóż. Żeby było wiadomo, o jaki nóż chodzi. Co zaś do celowości stosowania smyczy, zapewne odpowie: szafa suliro, szafa siluro. Co to? Dobrze. Jako autor tej części propozycji zmian w regulaminie. Ja łowię na trolling i werta, więc nie przetrzymuję sumów i nie używam smyczy. Jan Wycior do surrealisty. Rozumiem, że jest nazwany smyczą, żeby było gładko i delikatnie, a specjalistyczną, żeby podnieść rangę wędkarstwa sumowego. Kontynuuję. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie jestem przeciwnikiem trollingu i kwoka, choć uważam obie metody za dość prymitywne i wcale nie niezbędne do osiągania dobrych wyników, ale polskie wody wymagają regulacji i ograniczeń z oczywistych względów. Jako długoletni obserwator pańskich publikacji nie tylko wiem, że jest pan demokratą, tym bardziej należy uszanować wolę większości. No i tu jakiś pan Mariusz odpowiada panu Wyciorowi: na pewno niespecjalistyczna to jaka? No, bomba. Właśnie, że specjalistyczna, bo wymyślona i stworzona do bezpiecznego przetrzymywania żywych ryb. Głównie w celu doprowadzania ryby do pełni sił po wyczerpującym holu.
nie da rady. Nie dam rady. Nie dam rady tutaj swojej dygresji wetknąć. Nie dam rady, naprawdę, bo albo po prostu pękną mi zajady, albo no, puszczą mi zwieracze. Elastyczna, zabezpieczona gumową otuliną, bezpieczna dla sumów, a więc nie jest to zwykły sznurek, jak pan mówi. Zwykły sznurek raniłby rybę. Ale zobaczcie, dokończę pana Mariuszka. I nigdy nie zostałby użyty przez wędkarzy łowiących sumy. Zobaczcie, nieprawdopodobnie. Wystarczy zmienić nazwę na coś specjalistycznego i już nie rani. To jest niebywałe. Burleska, powiedziałem, Chaplin, Buster Keaton, żaden tam Jan Himilsbach nigdy nie rozśmieszył mnie tak, nigdy nie, tak mnie nie rozśmieszają, jak ci ludzie. Muszę tylko, no dobrze, jednak merytorycznie odpowiem temu panu, który właśnie to napisał, w odpowiedzi do pana Wyciora. Proszę pana, dla mnie jest pan operetkowym sumkarzem. I teraz tak, może inaczej. Tego typu wpisy to są wpisy nie sumiarzy, a sumkarzy. I teraz, broń Boże, nie wolno porównywać sumkarzy do sumiarzy. Sumiarz to jest człowiek, znam kilku sumiarzy z krwi i kości w okręgu mazowieckim, ale można policzyć tych takich prawdziwych sumiarzy na palcach dwóch rąk. Naprawdę. I są to z krwi i kości sumiarzy. Zajmują się głównie sumem i są to zawodowcy, ale zawodowcy w pasji. A reszta to są sumkarze. A od czego są sumkarze? No, nie wiem, czy troszkę uczyliście się, ale na przykład u Aloszy ocień harosza jaj prykresna ja sumka, a Sasza patwierał sumku, dlatego sumkarze. Mogę tylko ad vocem wpisu tego pana powiedzieć. Ojcze, przebacz mu, bo nie wie, co czyni. Marcinek pisze do Jana Wyciora. O, to znowu się pośmiejemy. Poza tym określeniem prymitywna, natychmiast wskazującym, że pojęcia nie masz o tej metodzie, to wyjaśnij nam, co to znaczy uznać wolę większości. Jak rozumiem, popierasz zakazy wprowadzane na sumiarzy. Przy okazji zadam ci jeszcze pytanie. A jeśli w danym okręgu szanowny pan prezes lubi tylko spławik i grunt i nie trawi spinningu, to też większość powinna się zgadać. Może tu jest zgadzać. I zakazać spinningu? Rozumiem, że według ciebie powinno się łowić jedynie takie ryby i to łowić metodami, które preferuje większość. Pozwólcie, że nie będę tego komentował. Pozwólmy Janowi Wyciorowi na wypowiedź. Sprawa dotyczy przetrzymywania sumów na sznurku oraz niektórych argumentacji i postulatów, o których już pisałem, rozmawiam. Nie warto też zakładać moją niekompetencję z zakresu wędkarstwa na podstawie traktowania trollingu i kwoka jako czegoś wybitnie prostego, choć niewątpliwie skutecznego przez chwilę. I tu jakiś pan pisze, między wódka a zakąskę, między drzwi a zawiasy się wcina i pisze, zwyczajnie brak nęcenia chlebem i zamiast zwykłym sznurkiem z kamieniem to mierzysz jakimś asteriksem grunty? Poza tym każdy kiep sondą potrafi? Zauważyliście, jak w psychiatrykach traktuje się ludzi? Mówi się do nich spokojnym głosem. Zawsze się przytakuje. Nawet obejmuje. Więc ja odpowiem teraz na te dwa zdania. Tak. Tak. Tak, proszę pana. Ma pan rację. Tak. No i znowu pan Marcinek do pana Wyciora. Zakładam niewiedzę w zakresie trollingu, a więc też proszę czytać ze zrozumieniem. Co do innych metod wędkarskich, wcale nic nie zakładam. To dlaczego mamy nie trzymać na specjalistycznej lince sandacza, leszcza, babki na przykład na małej lineczce, tak? Na przykład nie 10-metrowej, a metrowej. No inne wszystkie ryby.
troszkę. No zaczyna się, prawda, od tego, a skończy się na tym, że wszystkie ryby niedługo będzie można przetrzymywać. Prawda? No, tak mi się wydaje. No bo dlaczego tylko suma? No jest demokracja, tak? I teraz tutaj pan Mariuszek do pana Jana Wyciora. To nie jest sznurek, tylko elastyczna linka gumowa. To prawie tak, jakby porównać rozciągliwą żyłkę z nierozciągliwą plecionką. Też nie widać różnicy. Czy naprawdę nie rozróżnia pan sznurka od elastycznej, miękkiej, gumowej linki? W kółko pan to pisze, tak jakby nie czytał wypowiedzi innych użytkowników. Niech pan najpierw zaczerpnie nieco więcej informacji na ten temat, bo widać, że nie ma pan o tym bladego pojęcia. Oj, no co mam powiedzieć? No, historia się powtarza. Do człowieka, którego nie widzę, że ma pojęcie, ktoś pisze, że nie ma pojęcia. No. Jeszcze raz powtórzę, Boże, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj Sati. Sati, siemasz! Sati napisał, choć nie łowię sumów, to podpisałem petycję, jestem wędkarzem i nie zostawię kolegów w potrzebie. Sati, ojcze, przebacz mu, bo nie wie, co czyni. Podobno dziś już nie wolne miasto, a polskie miasto. W czasie potopu szwedzkiego nawet Karolowi Gustawowi nie udało się zdobyć Gdańska. Straty, które były w czasie potopu szwedzkiego, było dużo większe w Polsce niż w czasie I i II wojny światowej. Ale Gdańska nie zdobyli. Po wojnie Gdańsk z powrotem wrócił do Polski. A dziś w Gdańsku powstał projekt, który będzie obowiązywał od 2021, że będzie można mordować wielkie sumy. I teraz wyobraźcie sobie, jak w Gdańsku, w tej strefie gdańskiej, jak zacierają rączki sumkarze. Wyobraźcie sobie, że oni będą mogli tego suma wielkiego przetrzymywać do fotek. Nawet wyobraźcie sobie, jakie sesje będą. Sum będzie przerzucany z rąk do rąk dla fotografujących, dla tych, którzy zarabiają właśnie z tego pieniądze. Będzie męczony. W czasie II wojny światowej, tak jak mówił, jak byłem na zebraniu, taka debata była właśnie kilka lat temu na temat ryb w Okręgu Mazowieckim, w ogóle w Polsce, to dyrektor zarządu głównego, czy dyrektor w ogóle od jakichś tam spraw, mówił, że w województwie mazowieckim, czy w Warszawie, w czasie okupacji, ja mówię, powtarzam z słowa dyrektora, były zabronione odłowy rybackie. Jeśli chodzi, pytałem babcię, czyli Skowronka, czyli naszą ukochaną babcię, która ma 99 lat, a w październiku 2027 miała setkę. Będę na tych urodzinach, poproszę, mówiłem, pana Andrzeja Dudę poproszę. Zobaczymy, czy przyjedzie. Mówiła, że jej ojciec i ona jako pomagier mogła jednak rybaczyć. Czyli być może tylko w Warszawie były zakazy takie, że w czasie II wojny światowej nie można byłoby rybaczyć. Ale dlaczego hitlerowcy, którzy zamordowali moją babcię, czyli w czasie powstania w twarz, osierociła też 4 dzieci. Już nikt z tych dzieci niestety nie żyje. W tym była też i moja mama. Dlaczego hitlerowcy tak dbali? Tak dbali o to, żeby nie łowić. Oczywiście dbali o przyszłą jakby Polskę, czyli dbali o swój kraj, bo oni byli pewni, że oni tutaj jednak zostaną. Czyli można powiedzieć, że no bardziej dbali, niż niektórzy obecni dbają. Polska niby wygrała tą wojnę. Znaczy Polska wygrała wojnę, tak? No wygrała wojnę, że o 70 tysięcy kilometrów kwadratowych ukradli nam. A gospodarka niemiecka jest dzisiaj czołową gospodarką na świecie, a Niemcy przegrali tą wojnę. Czegoś tutaj nie rozumiem. Ja tak się zastanawiam, bo gdyby nie te Niemcy i gdyby nie ta Rosja, gdyby Niemcy w 1939 i ta Rosja w 1939, to co by było z tymi ludźmi, z tą patologią obecną? Ja wam powiem, co by było.
Gdyby nie zostało nam te 5% inteligencji, to ta patologia nigdy w życiu nie byłaby w mediach, w rządzie, w kulturze, w oświacie. Nigdy by nie była i nawet nie byłoby takich Facebooków. Ale dzięki Katyniowi i dzięki właśnie takim najazdom bolszewickim i niemieckim, właśnie dlatego ta patologia rządzi. I ta patologia właśnie się mądrzy, również w sprawie ryb. Uchwała pozwalająca na mordowanie tych wielkich ryb, to jest zła uchwała. To jest zła ustawa. Przypomina mi się coś takiego, że ktoś mówi, o, zabijajmy jazgarze, bo jedzą ikrę. No to tylko patologia. No oczywiście, no każdy w nas wsiąkł w ten stereotyp, bo tak mówili starsi. Też ogłupieni przez kolejnych kretynów. Każda ryba zjada ikrę. Każda. Na przykład łososie bardzo dobrze zjadają ikrę. To znaczy, że co, że mamy złowić łososia i go zabić i wyrzucić w krzaki? A teraz mi się przyszło coś takiego do głowy. No bo są kraje, są państwa, w których można łowić łososie na ikrę. No to jeżeli ci ludzie są w mniejszości, bo powiedzmy, załóżmy taką mniejszość jako łososiowcy, już nie sumkarze, tylko łososiowcy, i my napiszemy petycję do pana Teodora Rudnika, panie prezesie, my chcemy łowić na ikrę, bo my jesteśmy mniejszością. To może pan właśnie prezes nam pozwoli na to. Dlatego jesteśmy mniejszością. I jeszcze udokumentujemy to, uzasadnimy to, że w niektórych krajach można łowić na ikrę. Więc dlaczego w Polsce nie można łowić na ikrę? Tak jak sumkarze mówili, że w czołowych, rozwiniętych krajach w Europie łowi się na takie metody. No to ja też mówię, że ich chcę łowić na ikrę łososia. Ile ikry opałaszuje taki tłuszczok, taki grubas, który właśnie czasami ustanawia takie uchwały i siedzi w knajpie i kawie. No więcej niż ten jazgarz, więcej niż ten... Tylko ta ryba zjada tą ikrę dlatego, żeby mieć energię, żeby żyć. A on je to dla przyjemności. To jest ta różnica właśnie. Ja myślę, mili, że w dobie teraz pana Joe to jest... Część z was nie będzie wiedziała, kto to był wujek Joe. Ale sobie zobaczcie w Google wujek Joe. I teraz tak, wujek Joe Biden i Black Lives Matter w tej dobie właśnie tych ludzi, ja bym proponował sumkarzom, żebyście sobie zrobili logo. A logo, no to by było na tle LGBT, tej takiej tęczy ala. I powinniście mieć tak, 666, taką, trzy takie, tak, liczby. I sobie stoicie pośród 666 powieszonych na specjalistycznych smyczach, sumach. I wtedy macie piękną etykietę, każdy z was taką etykietę powinien mieć na bluzach, na łódkach. Przypominacie sobie, kiedy ostatniego jesiotra zamordowali? Rybacy, w 50. którymś roku. Potem przyszła, bo byśmy odrestaurowali tą populację, ale niestety zapora nam na to nie pozwoli, a kolejne zapory są w planach, tym bardziej to zniwecz. W 50. którymś roku ostatni jesiot został zamordowany. Teraz przyjdzie czas na sumy. Wymordowali jesiotry nam rybacy, bo nie było sprzętu, żeby łowić. Wędkarze nie mieli tego sprzętu, a teraz sumy wymordują nam sumkarze. Nie nazywam ich wędkarzy, tylko sumkarze. Sumkarze powoływali w petycji, słuchajcie, na kraje europejskie. To na przykład w Holandii jest coś takiego, że nie wolno łowić w ogóle na żywca. Kolejna sprawa, szczupaka, karpia, ryby niby królewskie, coś takiego nie wolno w ogóle przetrzymywać zbyt długo i natychmiastowo muszą być wypuszczone, wolno ich zabijać. Zakaz pingu przez kilka miesięcy. To zobaczcie, jak wybiórczo sobie sumkarze traktują prawa europejskie, ale o tych prawach nie wspominają. A dlaczego? Ile czasu potrzeba na ocenienie jakiegoś portretu psychologicznego człowieka? No dobra, podjeżdża tir, wychodzi sobie koleś z tira, na nodze ma sandały, taką okrągłą facjatę i dres. No i co? No i wszystko wiemy. No, i wszystko wiemy. Dlatego ile? 10 sekund? Dlatego też mi wystarczy na przykład 10 sekund, żeby po pewnych zdaniach, po pewnych twarzach, po pewnych zachowaniach, również taki portret psychologiczny określić pewnych ludzi, którzy parają się tym hobby, czym ja się param. Natomiast no to... No nie ma słów na to. Wyobraźcie sobie, dosyć mam rozległy zasób słownictwa, ale tutaj nie mam słów. Bardzo trudno jest dotrzeć do umysłów tych, powiedzmy, ludzi.
ale powiem tak, teraz objąłem, znaczy zacząłem stosować taką formułę, że po prostu nie dyskutuję. Nie dyskutuję, bo jest to część społeczeństwa w ogóle nie do dyskusji, nie do naprawienia. Zatem klik, nie ma. I wszystko jasne, jak siara, nie? To naszą energię spożytkujmy na obronę naszego ekosystemu. Nie dyskutujcie z ludźmi, którzy są, tylko wyglądają jak ludzie, a tak naprawdę są patologią. To, co zaobserwowałem od niedawna naprawdę, to zawsze obwiniałem gospodarza. No bo gospodarz to i tak. Natomiast wiecie, powiem wam, że od niedługiego czasu zauważyłem, że tej sytuacji, temu stanowi winni są głównie właśnie ludzie, którzy za wszelką cenę chcą zrealizować swoje, no może tak, chucie, to niby hobby, zarobić pieniądze. To nie tylko gospodarz. To również właśnie tego typu ludzie. I zwróćmy uwagę, jeżeli będziemy mówili, a tak, tu nam tego, zwróćcie uwagę na tych ludzi. Co oni mówią, co chcą zrobić i jak się zachowują. Jakie podejmują decyzje, jak chcą podjąć decyzje, jakie decyzje chcą wymóc na gospodarzu. A potem, jak zabraknie nam ryb, to do kogo się zwrócimy z pretensją? Do gospodarza. A gospodarz co? Jak gospodarz będzie głupi, to się da omamić tej frakcji sumkarzy na przykład, tak? Bardzo często wśród tych ludzi to są tacy ludzie, którzy mają autorytet. Autorytet zdobyty przez kilkadziesiąt lat. Dla mnie to są pseudoautorytety. I ta gawiedź patrzy się w tych ludzi jak w obrazek. I co by ten człowiek nie powiedział, to tak jest. Powie na przykład, że 2 razy 2 jest 4. Okej, okay. Jak powiesz, że 2 razy 2, to też powiedzą, że okej, okay. Rozumiecie? Nie ma żadnego znaczenia. To już jest wyrocznia, to już jest Bóg. I takie pseudoautorytety właśnie psują nam ten narybek wędkarski, który mógłby być normalny. A niestety robi się z nich, no bo oni nie mają skąd wzorców czerpać. Za mało moich filmów oglądają. I robią się dewiantami. Mieszają te pseudoautorytety, mieszają tym ludziom niedołężnym, tym ludziom prymitywnym, tym ludziom nie uświadomionym w głowach. No i oni myślą, że jeżeli ktoś tyle lat był autorytetem, no to on tak naprawdę wie, co mówi i ma rację. Okazuje się, że jednak, że jest całkiem odwrotnie. Że jednak srebrniki potrafią wszystko odwrócić o 360 stopni. Powiem wam, że do momentu, kiedy nie zobaczyłem tej petycji, ja myślałem, że cokolwiek wiem w zakresie socjologii, w zakresie psychiatrii, a powiem wam szczerze, wiem, że nic nie wiem. Ale jedno wiem, że mam wspaniały materiał do swojej książki, którą wreszcie powiedziałem, że w końcu napiszę, znaczy skończę. Jest cały czas w powijakach, że w końcu ją skończę w tę zimę i wiosnę i w końcu będzie w wydawnictwach, znaczy wydawnictwie będzie na półkach. I dostarczyliście mi wy pseudo-wędkarze, między innymi właśnie głównie sumkarze, dostarczyliście mi niesamowity surowiec do tego, żeby powstał obszerny rozdział o patologii wśród, nazwijmy to, wędkarstwa. Rewelacyjny, długi rozdział. To jest taka patologia, którą teraz obecnie przyrównuję do stada dzikich hord, hunów, wandali, którzy najeżdżają tylko po to, żeby zaspokoić własne potrzeby i żądze. A dalej nikt nie interesuje, co będzie dla pokoleń, nawet własnych. Tu już nie chodzi o, bo to powiedzmy tam hunowie, wandale i tam inni, jak wpadali, to wpadali powiedzmy na jakieś inne obszary obcych plemion.
Ale to nawet jest gorsze od wandalizmu i od Hunów, bo to się dzieje na własnym obszarze, w naszej Polsce. To jest nieprawdopodobne, niebywałe. Bardzo, bardzo dziękuję temu rojowi kurzych muszczków za dostarczenie mi tak nieprawdopodobnego surowca do mojej książki. Książka, która na pewno nie będzie dla lumpenproletariatu, bo będzie pisana językiem człowieka. Zauważyliście, że dzisiaj jestem bardzo grzeczny? Bo ja w ogóle jestem bardzo grzeczny dla grzecznych ludzi. A dla bandziorów jestem bandziorem, a dla chamów jestem chamem. A tym bardziej dla polskich chamów. Zatem, nie wiem, może nazwijmy dzisiejszy film Polski Cham. Nie. Polish Ham. Polish Ham. Nie mylić z szynką. Mili, no zawsze lubię wtrącić, wiecie co? To może nie tak. Ponieważ ogląda mnie coraz więcej ludzi, to może zrobię sobie reklamę i pomyślałem sobie, że w każdym odcinku, w różnym miejscu w filmie zamieszczę reklamę. Super propozycje dla wędkarzy. Ja tutaj chyba nie wiem, czy wziąłem. Poczekaj. Nie wziąłem. Mam! Kochani mili, to jest zanęta sensa. To jest dobra zanęta. O! Ach, jak pachnie! Ojejojoj! Słuchajcie, mam taką propozycję. Pasuje wam 13 zł? Za kilo? Ale jest jeden warunek. Cały karton, czyli 10 sztuk. 13 zł za kilo. I w każdym filmie będę wam robił właśnie taką super promocję. Oczywiście do wyczerpania zapasów. Że mam trochę płoci, trochę leszcza, nie wiem, czy mam sporo. Muszę zobaczyć, bo akurat tu się mi dzisiaj leszcz zawieruszył. I wtedy jedziemy. 13 zł za kilogram. Czyli za karton 130 zł. Cena jest miodzią. Prawda? Ze mną nie zginiecie. Pamiętajcie, kochani moi mili. Natomiast jeszcze na sam koniec chciałbym wam taką anegdotę przytoczyć. I to słuchajcie, wiąże się z sumkarzami. Wiecie, że jakiś sumkarz, jeden z sumkarzy, zaczął się mądrzyć, mimo że łowi już 6 lat. A 6 lat to jest nic. To jest nic. Naprawdę to jest na wodzie nic. Myślę, że 30 lat dopiero to jest jakieś coś. I zaczął się mądrzyć o tarle suma. Natomiast zawsze do końca czerwca był okres ochronny. No ale ponieważ potrafi się raz na jakiś czas wytrzeć wcześniej czy później, no to oni wtedy wybielają się, ci sumkarze, i mówią, możemy łowić już w czerwcu i łowią na tarle te sumy. To jest zbrodnia, to jest w ogóle zbrodnia. O czym wielokrotnie mówiłem. I powiem wam pewną anegdotę. Kłusownik, nieważne skąd, dobra, z Warszawy. Kłusownik, który już nie żyje. Ale to z dziada, pradziada kłusownik. Wiedza kłusownicza nieprawdopodobna. Ryby nieprawdopodobne. I kiedyś ktoś, nie pamiętam, czy to był czerwiec, czy to był maj, mówi do niego, nazwijmy go Hipolit. Hipolicie, a może byśmy złowili jakiegoś sumka. A on się spojrzał na tego pytka i mówi do niego, ty bój się Boga, przecież nie było jeszcze świętego Jana. Czy ja mam cokolwiek dalej wam tłumaczyć? Dziękuję ślicznie. Myślę, że spotkamy się już niedługo. Przed świętami będę miał nową promocję. I uwierzcie mi,
że będziemy wszyscy zadowoleni. Do widzenia.